Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że z tego, jakie mamy ryzyko choroby nowotworowej, też w dużej mierze zależy od nas samych. Bo tak naprawdę, jeżeli sobie popatrzymy na to, jaka jest szansa zachorowania na nowotwór, to tak się mówi, że około 70% to jest nasz styl życia, czyli to, co ze sobą robimy, tak jak jemy, jakie czynności sportowe na przykład uprawiamy, czy też z jakich używek korzystamy, tylko około 20% z tego jest to, jakie mamy predyspozycje osobnicze, genetyczne, dziedziczne. Natomiast tylko te pozostałe ostatnie 10% to jest to, co robimy już jako medycyna, tak? W dużej mierze ta medycyna, można powiedzieć, naprawcza. Czyli taką najlepszą profilaktyką jest prowadzenie możliwie zdrowego trybu życia, tak? Czyli zdrowe odżywianie się, uprawianie jakiegoś sportu, ograniczenie palenia papierosów, czy też najlepiej oczywiście nie palić ich wcale, i wcale niekoniecznie tutaj zamiennikiem są nowe formy e-papierosów, dlatego że ich odległe środki, znaczy ich odległe działania uboczne tak naprawdę nie są do końca znane, bo można powiedzieć, są za krótko na rynku. Tak? To, co wiemy już o tytoniu, tym takim klasycznym, to tutaj się mówi, że jest to oczywiście lepsze, że nie należy się tego tak bać, że jest mniejsze ryzyko. Tego tak naprawdę do końca nie znamy, to dopiero pokaże czas. Tak samo oczywiście, czy nadużywanie alkoholu, no, czy innych poważniejszych używek może nam skrócić życie również pod kątem onkologicznym, tak? Czyli ryzyka wywołania nowotworu. No i wiele z tych nowotworów jest z tym stylem życia skojarzone. Na przykład poza samym rakiem płuca jest też, czy nowotwory nerki, pęcherza moczowego, jest dużo tych nowotworów skojarzonych właśnie z paleniem tytoniu. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli nie palimy, a zachorujemy, to jak to jest? No, może się tak zdarzyć, tylko chodzi o to, że właśnie to jest te 70 i 20%, tak? Czyli to, jak duża jest ta szansa, więc to jest chyba taka ta profilaktyka, od której należy najbardziej zacząć, tak? Od samego siebie, co oczywiście nie należy, że należy wszystko ograniczać i korzystać z życia, no bo wtedy też jaka jest z niego przyjemność. Są programy badań profilaktycznych, nawet takie państwowe, można powiedzieć, które mają dbać o nasze zdrowie, nasze jako całej populacji, jak najbardziej warto w nich uczestniczyć. W naszym kraju wciąż zdecydowanie za mało kobiet dba o cytologię, które jest właściwie podstawowym badaniem w kierunku wykluczenia nowotworów narządu rodnego. I no, naprawdę to widać, że w krajach, w których ten program profilaktyczny działa i panie się zgłaszają na to, to praktycznie tych nowotworów w żadnym takim stadium zagrażającym życiu już się nie spotyka, więc na pewno warto. Tak samo warto na pewno zgłaszać się na profilaktyczną mamografię, na zaproszenia, które się dostaje. No, w przypadku mężczyzn warto odwiedzić, szczególnie od 40 w górę, urologa, czy zrobić kontrolne badanie PSA. U osób obciążonych wywiadem warto rozważyć kolonoskopię profilaktyczną, czy też na przykład u osób no, wiele lat palących tytoń warto rozważyć profilaktyczną tomografię niskodawkową. Te wszystkie rzeczy są dostępne. Czasami warto właśnie przyjść do onkologa, też nie z już rozpoznaniem choroby, ale po to, żeby porozmawiać, w jaki sposób się przed nią zabezpieczyć, które badania profilaktyczne będą miały sens. Oczywiście poza tym zawsze można sobie zrobić jeszcze coś dodatkowego, tak? Chociażby podstawowe badanie morfologii krwi, czy prób wątrobowych, czy chociażby USG brzucha jako badanie nieinwazyjne. Natomiast na pewno też nie należy iść w drugą skrajność, czyli zrobię sobie markery nowotworowe, jak wszystkie są w normie, to będę zdrowa, czy zdrowy. Nie jest tak do końca. Wiele tych markerów to bardziej są do wykorzystania. Niestety już w chorobie zaawansowane nie wykrywają wczesnych zmian i większość z nich tak naprawdę nie jest zalecanych w profilaktyce, więc to też jest rzecz, o której warto porozmawiać. No i jeżeli mamy jakieś częste zachorowania w swojej rodzinie na choroby nowotworowe, szczególnie na przykład u pań na raka piersi czy raka jajnika, to też warto przyjść do onkologa, porozmawiać, czy tej profilaktyki w jaki sposób nie rozszerzyć, żeby no, nie zapobiegać, jeżeli nawet ta choroba ma się nam przytrafić, to żeby była szybko wykryta, skutecznie wyleczona i spokojnie żyjemy dalej.